Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Mysia, nie szczurza, tylko mysia 5, czyli Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Ameryce, znajduje się w amerykańskim kongresie. Od stanu wojennego ten Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zamieniono na Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. No to... Jak to słychać, tak? Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Kontrola. No, komuniści zostali wybrani między innymi przez połowę Polonii, socjalistów, komunistów. Normalnie nie wybierali, no ale teraz... Wyobraźcie sobie, że w 2017, 18 czy 19 Trump wychodzi, albo jacyś politycy z Partii Republikańskiej, no i wysyłają listy do kompanii kablowych, czyli kompanie, które po prostu rozprowadzają ten program. No i Republikanie by powiedzieli, co tam do jasnej cholery, towarzyszu. No nie, Republikanie by nie powiedzieli. Macie skasować CNN i wszystkie inne lewackie kanały, bo jak nie, no to wtedy wam pokażemy. No i idiotyczne, tak? To środki przekazu by się wściekły, to by po prostu wszyscy wyjechali na sygnale z karetkami, ze strażą pożarną, z policją, że to już jest koniec świata. Pierwsza poprawka o wolności słowa by była dyskutowana. Rozmowy by były, że Trump jest po prostu człowiekiem, przywódcą totalitarnym, faszystą i tak dalej, i tak dalej. Demokracja umiera w ciemnościach, tak jak lewacka Washington Post to mówi, no ale to jest dokładnie to, co kongres zrobił, to jest dokładnie to, co demokraci w kongresie zrobili, no po prostu wzięli na cel konserwatywne środki przekazu, a konkretnie no to telewizję. W poniedziałek Anna Eshoo i Jerry McNerney. Eshoo, no to ona urodzona jest w 1942 roku, no to też już staruszka. Oni wysłali listy do 12 kompanii kablowych, które w zasadzie okablowały, no dostarczają ten przekaz do domów amerykańskich. No i tam, no i do dyrektorów tych kompanii. No i tam w zasadzie napisali, żeby wypierniczyć na twarz Fox i inne organizacje czy kompanie, które mają bardziej konserwatywny punkt widzenia. Dwa dni później Komitet Energii i Handlu również miał spotkanie, miał przesłuchanie na temat dysinformacji i ekstremizmu w konserwatywnych środkach przekazu. No ale jedyne ekstremalne podejście, no to jest to, że partia komunistów ma apetyt na regulowanie i kontrolowanie wolnej prasy, tak? To jest mysia 5, to jest po prostu Jaruzelski i cała reszta tych komunistycznych świń, no i to się dzieje, to jest po prostu makabra. No i ci ludzie w tym komitecie wychodzą, mówi, no my politycy to mamy odpowiedzialność, że my musimy przycisnąć te instytucje, które w zasadzie przez ich kable przechodzą te informacje. No i że zaczęli tłumaczyć, że wolność słowa nie dotyczy, wolność słowa, jeżeli
jest wolność słowa i nawet kontrowersyjnych wypowiedzi, no ale w zasadzie musimy rozróżnić od tego, co jest dezinformacją, misinformacją i może spowodować szkodę dla dobra ludu, dla dobra ludzi, tak? Publicznego zdrowia. No, teraz wygląda na to, że ci komuniści, no to naprawdę proponują to, żeby rząd decydował to, co jest chore albo co nie jest zdrowe dla społeczeństwa. No i jaka wolność wypowiedzi jest pozwalana, a jaka nie jest. No, to, że komuniści przez 2 lata pieprzyli głupoty o ruskich i o Trumpie, no to już nie ma znaczenia. To, że nie przeprosili za wszystkie te rozruchy robione przez komunistów Antify w Portland, w Seattle, w Filadelfii i tak dalej, no to nie jest misinformacja. Także wygląda na to, że postępowi komuniści, oni naprawdę wierzą, że są w takiej sytuacji, że mogą dyktować to, co firmy prywatne mają robić, czy mają nie robić. No, część z nich ich uważa, że to jest odpowiedzialność elit politycznych i elit technologicznych, żeby zrobić to, co powinno być zrobione. No straszne czasy są, straszne czasy. Zawężają tą wolność wypowiedzi. Te wszystkie kompanie technologiczne, te wszystkie platformy kompletnie się poddały. No i to jest taka demonstracja tego, jak rząd komunistyczny, co oni zamierzają robić. Oni wysłali ten list, no i się w zasadzie pytają, dlaczego nic z konserwatystami nie zrobią, tak? I tłumaczył Esho z 42 roku staruszka, ona mówi, że pierwsza poprawka i wolność, tak jest, ale jednak powiedziała, że nie, no my to nic nie robimy, nie będziemy zmieniać prawa, pytamy się po prostu, co kompanie przesyłowe mogą zrobić, żeby nie było tej mowy nienawiści, misinformacji i tak dalej. No i to jest straszne, że ona wierzy w to wszystko. Ona lewactwo w ostatnim czasie, no to działa. Działa w tym zastraszaniu, działa w zastraszaniu. To jest wszystkie te konserwatywne po prostu są wyeliminowywane, są wypłukiwane, są wyrzucane. Cała ta dolina Krzemowa, no to jest lewa ręka komunistów. Wszystkie platformy po prostu wykonują tą czarną, krwawą robotę. Twittery, Facebooki i te wszystkie i wszystkie inne kompanie banują, wyrzucili Trumpa, wyrzucili New York Post, tylko dlatego, że New York Post chciał publikować informacje o synie Bidena. Także Google czy Apple wywalili Parler ze swoich serwisów. Także to jest misia 5, to jest kompletna cenzura, to się po prostu nie mieści w głowie. Na Amazonie była taka od 3 lat książka, kiedy Heniek zostaje Henryką, o transwestytach, no skasowali. Po prostu spalają książki, które im nie pasują. 2022 Głosujcie. Jak jesteście konserwatystami i nie głosowaliście, musicie iść i głosować. Musicie przekonywać ludzi, że muszą głosować. FCC, czyli ta Federalna Komisja Komunikacyjna, no oni też zaczynają się
poddawać, no bo zaczynają się wysyłanie listów z pytaniami, no ale to jest takie zaszczuwanie, tak? To jest po prostu publiczne zastraszanie i publiczne zaszywanie. No ale co w tym tygodniu było ciekawego? No ta bezczelność. Ta bezczelność, że po prostu oni mogą zrobić co chcą. To było to szokujące, że oni postawili na cel organizacje informacyjne. To jest zamykanie wolności słowa po prostu w najgorszym stylu i straszne. To jest po prostu prawnicy wysyłają listy. Oni to, lewacy, no to już robią to od lat. Oni zaszczuwali najróżniejsze agencje, organizacje polityczne, no ale robili to dyskretnie. Wysyłali bandziory, wysyłali powiedzmy urzędników z Urzędu Skarbowego, czy wysyłali listy szczujące na wszystkich sponsorów, którzy dawali jakieś pieniądze. No i sponsorzy bardzo często po prostu uciekali. Ten liberalny, socjalistyczny aktywizm poprzez bojkotowanie, poprzez najróżniejsze akcje przeciwko kompaniom, które się ogłaszają, no, doprowadza do wycofywania się. W kongresie zrobili, no to pokazuje, że aktywiści, te bojkotowanie, zaszywanie nie działa, no to teraz politycy wzięli się po prostu już do bezpośredniego ataku. Fox sam w sobie, no to oni mają dużo pieniędzy z subskrypcji, no mają też pieniądze z ogłoszeń, ale jak oni mogą być załatwieni? No mogą być załatwieni przez to, że po prostu komuniści powiedzą kompaniom kablowym odciąć nadawanie. No jeżeli coś takiego by się stało, no to będzie już koniec, tak? To już będzie koniec wolności słowa. No i jeszcze bardziej Ameryka się obudzi. Najbardziej się Amerykanie obudzą. Te wszystkie wielkie kompanie techniczne, one położyły się na plecy. Przekaz, kompanie kablowe, no to one mają kontrakt, one są zobowiązane, oni mają przepisy, oni teoretycznie wiadomo, co mogą robić, co nie mogą robić. Tego rodzaju podejście, no to jest po prostu zmowa, można powiedzieć, że to jest zmowa i współdziałanie jakieś mafijne. Jeżeli kanał jakiś w telewizyjny zniknie, no to nie jest to, co zniknie kanał na Twitterze czy na YouTube. No ale prędzej czy później ludziom żyłka pęknie. Ludziom po prostu żyłka pęknie, nie wytrzymają. Ryzyko. No teraz ta fala nadchodzi ta fala, że Republikanie nareszcie zdają sobie sprawę, co się dzieje, co to się wszystko dzieje. No, nikt nie przypuszcza, że można być takim perfidnym. Na Florydzie Rick DeSantis, no to powiedział, że będzie bronił w ludzi z Florydy przeciwko kompaniom tych Big Tech, no bo oni po prostu już to, co robią, to jest nieprawdopodobne. Możliwe, że Rick DeSantis, on będzie startował na prezydenta w 2024 roku. Floryda kompletnie jest otwarta, nie mają masek, tam zachorowań dużo nie ma, śmierci, no to były takie normalne statystyczne. Prokurator generalny w Virginii, no to też republikanin, też wysłał list do tych kompanii kablowych, żeby w zasadzie nie myślały
o to, żeby likwidować dostęp konserwatystom, no bo to jest jednak, może być pociągnięte pod zmowę, może być pociągnięte pod koordynację, może być pociągnięte przez współdziałanie antykonkurencyjności, tak? Nie ma dwóch zdań, że demokraci jeszcze bardziej przycisną wszelakie kampanie, żeby wyeliminować prawicę. Niemcy, faszyści, hitlerowcy zabijali ludzi, komuniści robi to samo. No a tutaj na razie 2021, no to jest po prostu cenzura. To jest cenzura zakazana konstytucyjnie. No i nie ma co słuchać tych kretynów. Mówią, że to tylko no, trzeba pilnować, żeby nie było jakichś przekroczeń. No, wolność słowa to jest wolność słowa. Komuniści wierzą w to, że można naszczać i nasrać na flagę amerykańską, ale również wierzą, że mogą nasrać i naszczyć na wolność wypowiedzi w Ameryce. No to jest też straszne. Także jeżeli głosowałeś na Bidena, jeżeli głosowałeś na Kamale Harris, no to jest to, co oni przynieśli. To, co oni przynieśli. No i przynieśli zbombardowanie Syrii, no to nie jest powód do śmiechu, no ale widzicie. I co najgorsze jest to, że demokraci, gołąbki demokratów pokoju zamienili się teraz w jastrzębi. Teraz mówią, że tak, to tak trzeba robić, trzeba bombardować, trzeba atakować, wojna nie jest taka zła. Widzicie hipokryzję. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.